Nieświadome więzi rodzinne i ukryte dynamiki. Jak wpływają na nasze życie? W tajemniczym świecie rodzinnych relacji, ukryte dynamiki i nieświadome więzi mogą mieć znaczny wpływ na nasze obecne życie. Te niewidzialne siły, kształtowane przez pokolenia, często decydują o naszych wzorcach zachowań, wyborach życiowych i relacjach interpersonalnych. Rozumienie nieświadomych więzi rodzinnych. Nieświadome więzi rodzinne to niewidzialne, emocjonalne powiązania, które łączą nas z naszymi przodkami, rodzicami i innymi członkami rodziny. Są one często przekazywane z pokolenia na pokolenie, kształtując nasze przekonania, emocje i zachowania. Przykłady powiązań i dynamik. Lojalność pokoleniowa. Często nie zdajemy sobie sprawy, że nasze życiowe decyzje czy problemy emocjonalne mogą być echem doświadczeń naszych przodków. Na przykład osoba może nieświadomie przejmować obowiązki czy problemy swoich rodziców lub dziadków, co prowadzi do powtarzania historii, jak na przykład pozostawanie w niesatysfakcjonujących związkach czy nieświadome unikanie sukcesu zawodowego. Powtarzające się wzorce. Nieświadome dążenie do naśladowania losów rodziców może być źródłem powtarzających się problemów w relacjach. Na przykład osoba wychowana przez emocjonalnie niedostępnego rodzica może nieświadomie szukać partnerów, którzy również są emocjonalnie niedostępni, powielając wzorzec samotności i braku bliskości. Przenoszenie traumy. Traumy doświadczone przez jedno pokolenie, takie jak wojna czy przemoc domowa, mogą przenosić się na następne pokolenia, manifestując się jako lęk, problemy z zaufaniem czy nawet specyficzne fobie, które nie mają wyraźnego źródła w obecnych doświadczeniach osoby. Nierozwiązane konflikty. Rodzinne spory, które nie zostały rozwiązane, mogą tworzyć podświadome bariery w budowaniu własnych relacji. Przykładowo, konflikt między rodzicami może skutkować wewnętrznym konfliktem u dziecka, które dorasta w atmosferze napięcia i nieufności. Źródła ukrytych dynamik. Sekrety rodzinne. Nieujawnione historie rodzinne, takie jak nieślubne dzieci, adopcje czy zdrady, często są źródłem ukrytych dynamik. Te sekrety tworzą niewidzialne obciążenia emocjonalne, które mogą wpływać na następne pokolenia w postaci nieświadomych lęków czy przekonań. Traumatyczne wydarzenia. Wielkie traumy, takie jak wojny, migracje czy katastrofy naturalne, zostawiają ślad w pamięci rodzinnej. Osoby wychowane w rodzinach, które doświadczyły tych zdarzeń, mogą dziedziczyć skutki traumy, nawet jeśli same ich nie doświadczyły. Role i oczekiwania rodzinne. Przyjęcie określonych ról w rodzinie, takich jak opiekun czy buntownik, często jest wynikiem niespełnionych oczekiwań lub potrzeb w rodzinie. Te role mogą wpływać na wybory życiowe i poczucie własnej wartości w dorosłym życiu. Sposoby na zmianę ukrytych dynamik. Ustawienia systemowe Hellingera. Metoda ustawień systemowych opracowana przez Berta Hellingera jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi do uświadomienia i pracy nad nieświadomymi więziami rodzinnymi i ukrytymi dynamikami rodowymi. Jak działa metoda Hellingera? Ustawienia grupowe. Proces często odbywa się w grupie, gdzie uczestnicy reprezentują członków rodziny lub inne jakości związane z rodem pochodzeniowym osoby przechodzącej ustawienie. Uczestnicy nie muszą znać historii rodziny, ale dzięki wrażliwości na pole morficzne są w stanie odczuwać i odzwierciedlać emocje i relacje w niej zachodzące, również te, które do tej pory nie były znane i uświadomione. Rola terapeuty. Terapeuta prowadzi proces pomagając osobie przechodzącej ustawienie w interpretacji tego, co się dzieje w polu. Poprzez obserwację interakcji i wyrażanych emocji, ale także jasno odczuwanie, jasno słyszenie, jasno widzenie, terapeuta pomaga odkryć ukryte dynamiki i nieświadome więzi. Dynamika i interakcje. W trakcie ustawienia uczestnicy mogą przemieszczać się, zmieniać pozycję lub wyrażać emocje, co pomaga ujawnić nieświadome dynamiki rodzinne, takie jak lojalności, wykluczenia, nierozwiązane konflikty czy sekrety. Efekty ustawień systemowych. Uświadomienie i zrozumienie. Uczestnicy często doświadczają głębokiego uświadomienia dotyczącego wpływu historii rodziny na ich obecne życie. To może objawiać się w postaci nowych wglądów w rodzaj przejętych obciążeń emocjonalnych czy nieświadomych lojalności. Praca nad rozwiązaniem. Ustawienia pozwalają na rozpoczęcie procesu rozwiązywania nierozwiązanych konfliktów rodzinnych, uzdrawiania starych ran oraz przekształcania negatywnych wzorców w zdrowsze relacje. Zmiana perspektywy. Uczestnicy często doświadczają zmiany perspektywy, co pozwala im na podejmowanie bardziej świadomych decyzji życiowych i budowanie zdrowszych relacji. Emocjonalne uzdrowienie. Proces może prowadzić do głębokiego emocjonalnego uzdrowienia, ponieważ uczestnicy pracują nad wydawaniem z siebie emocji związanych z rodziną, które były dotąd nieświadome lub tłumione.
Podsumowanie. Metoda ustawień systemowych Hellingera oferuje potężne narzędzie do odkrycia i zmiany ukrytych dynamik rodowych. Poprzez ujawnienie nieświadomych więzi i wzorców otwiera drogę do głębszego zrozumienia siebie i swojej rodziny, co może prowadzić do znaczących zmian w życiu osobistym i relacjach.